Ślązak, działacz społeczny, działacz niepodległościowy. Odegrał bardzo ważną rolę w tym, aby Śląsk należał do Polski. Starał się, żeby ta polskość na Górnym Śląsku była widoczna. Za tę działalność poniósł najwyższą daninę życia. Dla Ślązaków to był po prostu bohater. 17 lutego urodził się Piotr Niedurny, męczennik zmagań o polskość Śląska. Piotr Niedurny, polski działacz niepodległościowy, jedna z wielu ofiar antypolskiego terroru na Górnym Śląsku. Żył bardzo krótko, bo tylko 40 lat i zginął śmiercią tragiczną. Osoby, które zaangażowały się w działalność propolską, w działalność niepodległościową, w działalność kulturalną, one były w pewnym sensie pionierami polskości na Górnym Śląsku. Już jako młody człowiek starał się krzewić kulturę polską. Był inicjatorem tworzenia wielu organizacji o charakterze kulturalnym. Znalazł się także w strukturach Polskiej Organizacji Wojskowej. Właściwie całe swoje życie był zaangażowany w różną działalność społeczno-kulturalną na rzecz polskości, zachowania polskości Górnego Śląska. Był jednocześnie działaczem społecznym, organizował zespoły śpiewacze, różnego rodzaju organizacje, w których Polacy mogli się często pod różnymi szyldami skupiać, by mogli być razem jako społeczność narodowa. Piotr Niedurny starał się pomagać i walczyć o interesy polskich pracowników. Zakłada firmę Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, organizacji, która miała na celu obronę interesów pracowników Polski w niemieckich zakładach. Starał się, żeby ta polskość na Górnym Śląsku była widoczna i w tym kierunku prowadził różnego rodzaju działania. Piotr Niedurny prowadzi w 1920 roku intensywną działalność związaną z przyłączeniem Śląska do Polski. Działał w różnego rodzaju stowarzyszeniach, które przygotowywały się do tego, żeby społeczeństwo Górnego Śląska zagłosowało za polskością. Z tego powodu był uważany za wręcz przeciwnika, wroga strony niemieckiej. Niemcy nie potrafią wybaczyć Niedurnemu jego zaangażowanie o walkę, aby Śląsk został przyłączony do Polski. Za działalność patriotyczną, za przyłączenie Śląska do Polski, Piotr Niedurny płaci najwyższą daninę życia. Został zamordowany przez nacjonalistów niemieckich, tak zwanych hakatystów, 30 stycznia 1920 roku. Aresztowany, pobity. Niemcy chcieli go przewieźć nawet do jakiegoś więzienia. Oficer, który tam służył, nie chciał go przyjąć, bo był w tak ciężkim stanie. Więc ciężarówka, która go wiosła, zawróciła i prawdopodobnie on wtedy się ocknął, próbował uciec i Niemcy go zamordowali. To skrytobójcze morderstwo jest przykładem, jakie stosunki panowały na Śląsku w okresie przed plebiscytowym i w okresie przed trzecim powstaniem śląskim. Ta śmierć w Bytomiu, niedaleko Bytomia, też pokazała, jak strona niemiecka podchodziła do polskich nadziei związanych z niepodległością. 6 lutego 20 roku ludność śląska, a zwłaszcza Katowic, urządziła jemu wielki manifestacyjny pogrzeb w uznaniu jego zasług, jego aktywności na rzecz polskości Śląska. W tym pogrzebie uczestniczyło około 30 tysięcy osób. Dla Ślązaków to był po prostu bohater.